Jesteśmy na już ponad 20 zawodach amatorów w tenisie ziemnym w Kędzierzynie Koźlu. Nawet nie sądziłem, że ta impreza ma tyluletnią tradycję. Jesteśmy na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na osiedlu Azoty na kortach ziemnych. Mamy tutaj 4 korty, na których już od, tak jak pan był łaskaw wspomnieć, od tylu lat odbywają się turnieje również i dla amatorów, nie tylko dla zawodników. Są to turnieje rozgrywane od wiosny do jesieni, bowiem tutaj nie dysponujemy dachem, że tak powiem. Odbywa się tych turniejów 5. I właśnie dzisiaj rozgrywamy 5. turniej, zatytułowany, że tak powiem, jest on jako Masters, ten najważniejszy. Jest to turniej, na którym zawodnicy próbują ugrać jak najwięcej punktów, które potem sumujemy tutaj na miejscu od razu. Sumujemy, bierzemy 4 najlepsze wyniki z 4 najlepszych turniei. Sumujemy i w ten sposób zostanie wyłoniony mistrz miasta w tenisie sezonu letniego w grze pojedynczej. Bo jak państwo tam może widzą z tyłu, to gry są pojedyncze. Mamy 2 kategorie wiekowe wśród mężczyzn. Grupa młodsza to są uczestnicy, którzy mają 44 lata lub i mniej. Druga grupa to są 40, wśród panów oczywiście, to jest grupa 45 lat i starsi. I od kilku lat, po długiej przerwie, znowu pojawiły nam się panie na turnieju, z czego bardzo się cieszymy i to bardzo spora grupa, bowiem na początku rozgrywanego cyklu panie były widoczne, potem z różnych powodów już ich nie było, była przerwa wieloletnia i mniej więcej tak jak wspomniałam od chyba 4 lat, jeśli się nie mylę, ponownie panie zagościły w tych turniejach, co nie da się ukryć, bardzo urozmaica ich tutaj. Zdecydowanie zyskały te rozgrywki na atrakcyjności, zwłaszcza wizualnej, ale nie tylko, bo zawodniczki walczą do upadłego. Rozumiem, że kobietom w wieku nie wypominamy, jest jedna kategoria. Oczywiście, ma pan rację, jak najbardziej jedna kategoria, dlatego stykają się tutaj uczennice jeszcze, że tak powiem, adeptki tego sportu, jak i panie, które już mają założoną rodzinę, a w tej rodzinie już są dzieci, a czasami wręcz wnuki i też grają. Tak. No właśnie, dowiedziałem się tutaj w kuluarach, że to jest sport wielorodzinny. Dziadek gra, potem rodzice grają, a nawet dzieci. Bardzo często również i tutaj w tym turnieju startują mąż w kategorii oczywiście panów, a żona w kategorii pań. To się spotyka. Zresztą wspominając o państwu Żarskich, też można powiedzieć, że pan Mieczysław gra, jego żona Lila też gra, córka i syn wyczynowo uprawiali tenis, a wnuk tam w Nowym Jorku też pokazuje, co trzeba zrobić. No, zdecydowanie, bo wręcza, znaczy przekazuje puchar samemu Rafaelowi Nadalowi, mistrzowi nad mistrzów. Tu mamy rozgrywki na 4 kortach i jednocześnie publiczność, rozumiem, też kibicuje, choć nie jest tej publiczności tak wiele, ale zapraszamy, bo rozumiem, że za rok znowu rywalizacja się rozpocznie. Tak i tutaj ogromny ukłon i serdeczne podziękowania w stronę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla pani dyrektor Kuś i dla przedstawicielki najczęściej MOSiR-u, która z nami gości i naszymi sprawami się zajmuje, to jest dla pani Justyny Wycisk, która no, jest tutaj na każdym z tych turniei. Podziękowanie w imieniu nas, jako tych, którzy przeprowadzają ten turniej, ale przede wszystkim podziękowanie w imieniu zawodników. Dla nich jest to forma rywalizacji, przecież sponsorowana przez miasto. Nie ma tutaj wpisowego do turnieju i każdy może przyjść zagrać na każdym etapie rozgrywek. Nie tylko w pierwszym czy w drugim, ale również w tym ostatnim. Więc zachęcamy, proszę się nie bać, proszę brać rakietę do ręki, proszę przyjść i próbować. Korty są absolutnie dla wszystkich, zwłaszcza, że jest to taki sport, który można uprawiać do bardzo późnego wieku i nawet jeśli nie będziemy tego zwać sportem, to trochę rekreacyjnie się poruszać zawsze można. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy na turnieju, który cieszy się popularnością co roku coraz większą. Ile w tym roku mamy uczestników podczas tych mistrzostw? Ogólnie uczestników w tym roku mamy około 50, z czego musimy podzielić to na 3 kategorie, 44 i młodsi mężczyźni, gdzie wystartowało ich 12, 44 i starsi, wystartowało ich 26 i panie około 12. Jest to oczywiście, wiemy, że co turniej to się zmienia, dochodzą, odchodzą, ale ogólnie około 50 wystartowało w tym roku. Jak się okazuje, ci starsi panowie są najliczniejszą grupą.
Tak, tak. Oni chyba najbardziej potrzebują tego ruchu. Młodzi chyba jeszcze nie czują tego, że można z wolnym czasem oprócz chodzenia po sklepach jeszcze uprawiać jakiś sport. Czy tenis to wymagająca dyscyplina i czy też każdy może skorzystać z tych mistrzostw i czy są jakieś zajęcia poza samymi mistrzostwami? Tutaj może każdy skorzystać, każdy, kto nawet jeszcze nie potrafi na przykład trzymać rakiety, spróbować swoich sił. Może mu się spodoba, zacznie chodzić do instruktora, zacznie uprawiać pomalutku ten sport. Każdy może, bez względu na wiek. Serdecznie gratuluję. To jest dla ciebie puchar jako dla najmłodszego uczestnika. Proszę bardzo i mam nadzieję, że na przyszły rok wystartujesz w naszych zawodach. Powiedz, ile masz lat i jak długo grasz w tenisa? 15, w tenisa gram 2 lata. A dlaczego właśnie tenis? Jest tyle różnych dyscyplin? Nie wiem, tak po prostu zaczęłam grać tenisa i mi się to bardzo spodobało. Zaczęłam grać 2 lata temu i mi się to bardzo spodobało. A powiedz jeszcze, kto jest twoim ulubionym wzorcem męskim bądź żeńskim? Która zawodniczka? Nie mam ulubionego zawodnika.